wezmę, tak. Dzień dobry. To chyba za dużo powiedziane, że podzielę się swoimi spostrzeżeniami. Najgorsze jest to, że zadaję w tytule pytanie, na które nie znam odpowiedzi. I zastanawiam się, czy to mnie nie dyskwalifikuje w ogóle. Ale z drugiej strony pociesza mnie to, że w zasadzie nikt nie zna na to pytanie odpowiedzi. Czy sztuczna inteligencja to jest jeden z tych przypadków, w których nawet nie do końca nasz słownik nadąża za tym, co dzieje się w technologii. I o tym trochę chcę opowiedzieć. Chciałem też się zastanowić, co to ma wszystko wspólnego z kosmosem. Na wszelki wypadek, gdyby rzeczywiście w trakcie tej prelekcji wyszło, że niewiele, to założyłem kosmiczne skarpetki, żeby nie było, że kompletnie nic z kosmosem nie mam wspólnego. Podzielę się najpierw takim moim spostrzeżeniem sprzed kilku miesięcy. Realizowałem program sondę na temat sztucznej inteligencji i jednym z elementów tego programu było zastanawianie się i było pokazywanie samochodu, który w tą sztuczną inteligencję, jak nam się wydaje, jest wyposażony, a konkretnie chodzi o jeden z modeli Tesli, którego nie trzeba prowadzić, to znaczy on się prowadzi sam. Wsiadłem do tego samochodu, poprosiłem człowieka, który za niego odpowiadał, żeby mi wytłumaczył, jak włączyć tą funkcję, żebym mógł puścić tą kierownicę. On mi to wytłumaczył, powiedziałem mu, no dobra, ale ja będę tak te ręce trzymał, tak w pogotowiu, jakby co, żeby złapać. On mówi, nie, nie będziesz trzymał, zobaczysz, przekonasz się dosyć szybko. Włączyliśmy to, jechaliśmy w Warszawie, dosyć ruchliwa droga, kręta, to światła, ktoś przyspiesza, ktoś wyjeżdża. Ten samochód jechał dokładnie tak, jak ja bym chciał, żeby jechał. Ani za szybko, ani za wolno. Jak chciałem, żeby przyspieszył, to mu powiedziałem, przyspiesz. I on przyspieszył. Jak ktoś przed nim zahamował, on zahamował. Jak było czerwone światło, to się zatrzymał. A jak zamieniło się na zielone, to ruszył. Jeździliśmy przez kilka godzin. To nie była trasa po prostej drodze, prosty odcinek. To były też skrzyżowania, to były zakręty. Radził sobie świetnie. Ani przez sekundę nie miałem wrażenia takiego, którego nie lubimy chyba. Wrażenia, że ktoś za mnie podejmuje decyzję. Raczej miałem wrażenie, bardzo trudne do opisania, ale takie na zasadzie, że ktoś się mną opiekuje. Czułem się zaopiekowany przez maszynę. Brzmi dziwnie. Po kilku godzinach jazdy w centrum Warszawy pojechaliśmy na obrzeża, już się tak lekko zachodziło słońce, lekko się szarzyło. Droga była wąska, była kręta, nie było pasów, co jest dosyć istotne namalowanych, bo samochód ma czujniki w lusterkach, żeby widzieć, czy nie zjeżdża z drogi, śledzi pasy. Tam nie było tych pasów, nie było pobocza. Naprzeciwka jechały tiry. Człowiek, który obok mnie siedział, mówi, no nie wiem, czy se poradzi. Ja nacisnąłem ten magiczny guzik, a w zasadzie manetkę za kierownicą, puściłem tą kierownicę i on jechał. I ten gość obok mi mówi, tydzień temu by nie przejechał. Tydzień temu by wyłączył tą funkcję, to znaczy by ci dał znać, że ty musisz przejąć kierownicę. No ale w międzyczasie ze dwa razy tędy jechałem, to chyba się nauczył. Chciałem od tego zacząć, bo wiele słów kojarzy nam się ze sztuczną inteligencją. Znaczy, intuicyjnie myślimy właśnie, mówiąc o sztucznej inteligencji, że to chodzi o wiedzę, o informacje, o umiejętność radzenia sobie z sytuacjami, z którymi nigdy wcześniej to urządzenie nie miało do czynienia, a może o charakter, a może o uczucia. Te wszystkie słowa jakoś nam się wiążą ze sztuczną inteligencją, tylko jest pytanie, czy to jest dokładnie sztuczna inteligencja, o której myślimy i którą mamy. Czym ona jest, ta sztuczna inteligencja? Czy to jest zdolność do szybkiej analizy? Czy to jest zdolność do adaptacji, do uczenia się, do rozwiązywania problemów? I która to jest inteligencja? Bo tych inteligencji psychologowie wyznaczają, czy definiują bardzo dużo. Tylko, że na tej liście inteligencji takich ludzkich, no nie ma tej sztucznej. To może spróbujmy od początku, to znaczy jednym z takich słów, które dla mnie przynajmniej ściśle wiążą się z inteligencją, to jest kwestia osobowości i cech charakteru. Wydaje mi się, że osoba inteligentna to jest osoba, która ma jakieś cechy charakteru.
Ja bardzo trudno mnie to jest zdefiniować i nam w ogóle to jest bardzo trudno zdefiniować, jak praktycznie wszystkie rzeczy, o których tutaj będę mówił. I na tym chyba polega z jednej strony całe wyzwanie mówienia i pracy ze sztuczną inteligencją, a z drugiej strony wydaje mi się, że to właśnie to jest źródłem wielu lęków i strachów, które ja też mam i wydaje mi się, że one są naturalne. Ja się z nich wcale nie śmieję. Natomiast strachów, które wynikają trochę z tego, że my sami nie rozumiemy, czym inteligencja jest, nie u maszyn, u ludzi. Jeżeli osobowość zdefiniujemy jako... Oj, można głośniej? ...zachowań, stworzenie urządzenia... Dobra. Jeszcze raz. Proszę nie biec, bo się można potknąć. Mogę? Jeżeli osobowość zdefiniujemy jako zbiór określonych zachowań, stworzenie urządzenia z cechami osobowości nie stanowi żadnego problemu. Pierwsze takie próby podjęto ponad 60 lat temu. William Gray Walter, amerykański neuropsycholog i konstruktor robotów, zbudował dwa mechaniczne żółwie, Elmera i Elsie. Maszyny te potrafiły poruszać się oraz obserwować otoczenie. Gdy były głodne, kierowały się do karmnika, czyli do ładowarki. Poprzez niewielkie zmiany w układzie elektronicznym William Gray Walter nadał też żółwiom różne cechy osobowości. Elmer był stereotypowym samcem, zaczepnym i agresywnym, zaś Elsie stereotypową samicą, łagodną i spolegliwą. Te cechy ulegały wzmocnieniu, gdy maszyny czuły głód, ale odpowiedzialny był za to układ elektroniczny. Innym przykładem robotów obdarzonych cechami, które nazwalibyśmy cechami osobowości, są roboty budowane do walki. Czy elektroniczne żółwie lub agresywne roboty cokolwiek odczuwają? Cokolwiek rozumieją? Chyba nie. Te fragmenty, które będę pokazywał w czasie dzisiejszego wykładu, to są fragmenty programu Sonda, na który zresztą bardzo Państwa zapraszam. Dzisiejszy odcinek o 14.30 w jedynce będzie o polskich badaniach kosmicznych, o polskich technologiach w kosmosie. Także idealnie się to spięło. No właśnie, to jest teraz pytanie, bo tak, jesteśmy w stanie wybudować urządzenie, i to nie dzisiaj, dzięki najnowocześniejszej technologii, tylko wiele dziesiątków lat temu byliśmy w stanie wybudować urządzenie, które za pomocą prostych zmian czy prostych zabiegów na poziomie elektroniki wykazuje cechy charakteru. To brzmi strasznie, ale prawda jest taka, że patrząc na coś, co się zachowuje, tak jak my byśmy się zachowali w tej sytuacji, my automatycznie myślimy, że to coś ma nasze cechy. Czy innymi słowy, to za to są odpowiedzialne w mózgu tak zwane neurony lustrzane, które mówią nam tak, jeżeli ktoś płacze, a ty byś płakał tak jak on i byłoby ci smutno, znaczy, że mu też jest smutno. Albo w drugą stronę. Jeżeli kogoś boli palec i dlatego, że go boli, on płacze, to znaczy, że jak ktoś inny płacze, to na pewno go też musi coś boleć. To jest dość zawiłe, ale w największym skrócie to wygląda tak, że jak widzimy w filmie, że ktoś komuś obcina palec, to nas też palec boli, co jest podwójnie idiotyczne, bo po pierwsze wiemy, że to jest aktor, okay? Więc jemu się krzywda nie dzieje, przecież my to wiemy. Po drugie, nawet gdy mu się krzywda działa, to dlaczego nas to boli? To jest jakiś element, jeden z wielu, wielu elementów, w które ewolucja nas wyposażyła, dzięki czemu jesteśmy w stanie współczuć drugiej osobie. W ten sposób budujemy relacje społeczne. Natomiast w tym konkretnym przypadku ta cecha sprowadza nas trochę na manowce, bo tak naprawdę jest tylko jedna osoba w całym wszechświecie, co do której jesteśmy w 100% i do której możemy być w 100% pewni, że ona czuje i rozumie, i tą osobą jesteśmy my sami. Co do drugiej osoby, nawet żywego człowieka, nie mamy żadnej pewności i co więcej, nauka nie daje nam żadnej możliwości sprawdzenia, czy druga osoba czuje dokładnie to samo, co my czujemy. My się domyślamy tego po reakcjach. Natomiast w przypadku budowania robotów te reakcje, no właśnie, ściągają nas na manowce. Bo jeżeli my widzimy robota, jak na przykład w ostatniej scenie, roboty, które między sobą walczą. I jeżeli my je jeszcze wyposażymy w takie cechy ludzkie, dwie nogi, dwie ręce, gdybyśmy jeszcze je wyposażyli w jakiś moduł, jakiś syntezator mowy, że one by krzyczały, uwierzcie mi,
całkiem spora część z nas byłaby przekonana, albo u całkiem sporej grupy z nas włączyłoby się współczucie, włączyłyby się takie elementy, które wskazywałyby na to, że my rzeczywiście myślimy, że ten robot coś odczuwa. I pytanie, czy robot coś czuje, pytanie, czy robot coś wie, czy on ma jakieś cechy, czy on ma jakieś uczucia, to są pytania, które my sobie zadajemy, a później czasami mówię, a co, jak takie głupie pytania zadaję, no przecież wiadomo, że to jest robot. My tego nie wiemy, czy on coś czuje, czy on coś wie, co to znaczy w ogóle, że on coś czuje. Jedyną osobą, co do której jesteśmy w 100% pewni, że coś czuje, jesteśmy my sami. Jeżeli inna osoba się zachowuje tak jak my, to my się domyślamy, że ona czuje, ale czy mamy pewność? Robot też potrafi wiele rzeczy, tak jak ta Elma, Elmer i Elma, te dwa robociki tam z lat 50., 60., potrafimy wybudować robota, który w tym sensie ma cechę charakteru, że zachowuje się tak, jak gdyby coś czuł. Zachowuje się tak, jak gdyby miał swoją osobowość. Ale czy on ją ma? I czy to jest inteligencja? No to jest właśnie to pytanie, na które nie potrafimy znaleźć na które nie potrafimy dzisiaj odpowiedzieć. Nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy mogli. Drugą taką cechą, drugim takim słowem, który bardzo mocno kojarzy się z inteligencją, to jest kwestia wiedzy, informacji i obrabiania tej informacji. Na godnego komputerowego rywala musieliśmy czekać aż do 1997 roku, kiedy Deep Blue zmierzył się z Garim Kasparowem. Komputer miał wiele oczywistych przewag. Nie męczył się, nie stresował, nie miał gorszego dnia, nie mylił się pod wpływem emocji, a na dodatek mógł w ciągu sekundy przeanalizować nawet 200 milionów możliwych sytuacji na szachownicy. Człowiek w najlepszym wypadku dwie lub trzy. Kasparow przegrał i miał później mówić o inteligencji i kreatywności maszyny. Nic takiego nie miało jednak miejsca. Deep Blue wygrał po prostu dzięki posiadanej ogromnej bibliotece najlepszych posunięć w historii szachów. No dobra, czyli teraz tak. Patrzymy na bardzo proste roboty sprzed kilkudziesięciu lat, które mają jakieś cechy charakteru i choć oczywiście osobowość i cechy charakteru kojarzą nam się z inteligencją, czy powiemy, że te roboty były inteligentne? Mnie się inteligencja jednak kojarzy z czym innym. Mamy drugi przypadek. Powiemy, ktoś inteligentny to jest ktoś, kto ma dużą wiedzę albo ma dużo informacji i potrafi z tych informacji skorzystać. Tylko czy Deep Blue był inteligentny, czy on był po prostu może tylko i wyłącznie sprawnym i dobrym liczydłem? To jest to pytanie, na które znowu nie potrafimy znaleźć odpowiedzi, bo sami nie potrafimy zdefiniować, czym jest ludzka inteligencja, a co dopiero inteligencja maszyny. Jeżeli inteligencja to jest gra w szachy, to jestem wyjątkowo nieinteligentny, bo nie potrafię dobrze grać w szachy. Ale komputer grał i gra, wygrał z arcymistrzem. Czy to znaczy, że on był inteligentniejszy od Kasparowa? Coś, ja bym odwrócił to pytanie trochę, bo właściwie zastanów się, czym w ogóle jest inteligencja, żeby powiedzieć, czy komputer był inteligentny. I tutaj warto zauważyć, że są różne rodzaje inteligencji. Na przykład jest też inteligencja emocjonalna, której komputery póki co nie posiadają. Także to są bardzo wąskie aspekty, w których komputery są dobre i jeszcze daleko im do tego, żeby powiedzieć o nich, że są inteligentne. Czyli to, że maszyna bardzo szybko liczy i jest w stanie przewidzieć znacznie więcej ruchów w przód niż jest w stanie człowiek, to nie znaczy, że jest inteligentna, znaczy, że jest sprawniejsza, ale do inteligencji moim zdaniem jeszcze jej daleko. No ale z tego, co mówisz, wynika, że w zasadzie nie ma się co ekscytować tą wygraną, bo po prostu wybudowaliśmy tylko duże liczydło. Bardzo sprawne liczydło, tak. I to jest moim zdaniem ogromne osiągnięcie, no bo jeszcze niedawno wydawało się, że to liczydło nie powstanie aż tak szybko. I to może było zaskakujące, że ten rozwój technologii jest tak gwałtowny i to liczydło powstało znacznie wcześniej niż nam się wydawało. Ale mówiąc rozwój tej technologii, masz cały czas na myśli rozwój technologii szybkiego liczenia. Bo ja pytam o inteligencję. Więcej. Znacznie więcej. Jak to połączyć? Znacznie więcej, bo nie tylko komputery są szybsze, ale też modele, które one symulują, są coraz ciekawsze. To znaczy
tej chwili głównie eksploruje się różnego rodzaju modele naśladujące działanie sieci neuronalnej. Oczywiście to są bardzo uproszczone modele neuronów i sposobu ich oddziaływania, ale nawet tak uproszczony model okazuje się, że ma ogromny potencjał i nagle pojawia się jakaś czarna skrzynka, którą oczywiście stworzył inżynier do spółki z informatykiem, który to zaprogramował, ale jak potem rozmawia się z tym inżynierem czy informatykiem, oni sami nie wiedzą, jak to działa. To się uczy, to wytwarza jakieś połączenia między neuronami. I to jest ta inteligencja? Nie wiadomo. Tak? Znaczy, moim zdaniem to jeszcze nie jest inteligencja. Oczywiście bardzo teraz modne jest stwierdzenie uczenie maszynowe. To jest trochę machine learning, deep learning. To jest utożsamiane z inteligencją. Oczywiście to jest błąd, bo to jest jedna z wielu technik stosowanych w metodach sztucznej inteligencji. Ale w tej chwili jest najbardziej na świeczniku, bo tam w tej chwili są największe osiągnięcia. Te maszyny, które symulują sieci neuronowe wielopoziomowe, czyli to już nie jest tak, że mamy jedną warstwę neuronów, która przyjmuje jakieś sygnały i drugą, która odpowiada, tylko tych warstw jest bardzo wiele, dlatego nazywamy to deep learning, tak, głębokim uczeniem. Więc tam się dzieje bardzo złożony proces wewnątrz tej sieci, bo w momencie, kiedy ta sieć się uczy, powstają powiązania, które nie były zaprogramowane przez człowieka. One powstają w wyniku symulacji sieci neuronalnej. No i teraz to jest właśnie taka czarna skrzynka. My do niej coś wkładamy, w wyniku tego powstają pewne połączenia niezaprogramowane przez człowieka. No bo do tej pory programy pisano w ten sposób, że właściwie programista każdą decyzję podejmował w tym programie sam. Tak? Mówił, jaki warunek jest gdzie, jaka pętla, w jakiej kolejności ma być instrukcja. I co masz zrobić, jak coś tam innego tak, się czyli stanie. W zasadzie w większości dominowały języki imperatywne, w których pisało się instrukcja po instrukcji, co ma być wykonane. I komputer potem grzecznie, bardzo szybko oczywiście, ale grzecznie to wykonywał. Natomiast teraz to jest bardziej symulacja, tak? Czyli my tworzymy pewne ogólne założenia procesu, które potem symuluje komputer. No i my do końca nie wiemy, co wyjdzie z tej symulacji. Z tego, co ty mówisz, to nie jest nic inteligentnego, tylko to jest program oparty na, jakby powiedzieć, architekturze naszego mózgu. Ja bym powiedział tak. Do inteligencji temu daleko, ale to już się potrafi uczyć. Jeśli coś się potrafi uczyć, to niekoniecznie jest inteligentne, ale to już się robi ciekawie, tak? Programy uczą się, a nie są programowane. To już się robi ciekawie. Ten fragment jest dosyć długi, ale ja go specjalnie, bardzo mi zależało, żeby go wam puścić w całości, bo zauważcie jedną rzecz, jedną prawidłowość. Profesor na początku mówi tak, nie tak naprawdę to nie jest w ogóle nic wow. Po prostu zbudowaliśmy sprawny komputer i on bardzo dobrze sobie radzi, bardzo szybko sobie radzi, ale czy to jest przełom? No, fajnie, że go mamy, ale ten. A ja później dopytuję, on w pewnym momencie mówi, nie, że to jednak nie jest już dzisiaj tylko i wyłącznie sprawne liczenie. I powiedział coś o czarnej skrzynce, o której ja za chwilkę będę mówił troszkę więcej, bo chyba to jest właśnie clue, o tej czarnej skrzynce, której nikt nie programuje. To znaczy w tym sensie nie programuje, że dotychczas, tak jak wspominał przed chwilą, programowanie polegało na przewidywaniu wszelkich możliwych sytuacji. I na tym polegały nawet najbardziej rozbudowane programy. Ktoś, kto programował, czy grupa ludzi, która programowała, musiała przewidzieć, co się stanie, jeżeli się to zadzieje, to komputer ma to zrobić i tak dalej. Dzisiaj możemy stworzyć program i wybudować, czy układ elektroniczny, czy po prostu cyfrowo zasymulować architekturę naszego mózgu. To znaczy w tym sensie, że tak, dalej mamy dokładnie te same cegiełki, dalej mamy tam jakieś, nie wiem, układy scalone i tak dalej. Natomiast to, co różni, to, że my zaczynamy budować trochę na obraz i na podobieństwo tego, jak działa, jak jest zbudowany nasz mózg. Jeszcze nie jak działa, ale jak jest zbudowany. I co się okazuje? Okazuje się, że dzięki temu maszyna robi, mówiąc maszyna, mam na myśli komputer, maszyna zaczyna robić rzeczy, których nikt nie zaplanował. I super, bo jest cała masa różnych procesów, których my nie jesteśmy w stanie zaplanować. I właśnie liczymy na to, że w końcu komputery zaczną się pewnych rzeczy domyślać. Ta czarna skrzynka to jest coś tajemniczego dlatego, że my naprawdę nie wiemy, co się w środku dzieje. Czy to jest straszne? No nie wiem, no na sali jest ile? Z 500 osób, 400 osób może 300 osób. Mózg każdego z was to jest czarna skrzynka, bo my nie mamy bladego pojęcia, jak mózg działa. My mamy ogólne pojęcie. My z grubsza wiemy,
z grubsza. Ale gdyby dopytywać dowolnego psychologa, psychiatrę, neurochirurga, neurologa, no dobra, ale tak na chłopa, jak działa mózg jako całość i jako pojedyncza komórka? Skąd się to wszystko bierze? Skąd się bierze myśl, skąd się bierze dusza, skąd się bierze osobowość? To on powie, o stary, tego to ja nie wiem. Tylko że z jakiegoś powodu my się nie boimy mózgu, a z jakiegoś powodu boimy się tej czarnej skrzynki, co do której nie wiemy, jak działa w komputerze. Ja za chwilkę jeszcze też powiem o samych tych strachach, ale... O, czarna skrzynka. Czym ona jest? Co się w niej dzieje? Czy tam się może dziać coś groźnego? Wydaje się, że podstawowe pytanie nie brzmi, czy zmierzamy do wynalezienia sztucznej inteligencji, lecz kiedy odbędziemy prawdziwą rozmowę z inteligentnym bytem, który jest świadomy. Ale czym właściwie jest lub będzie sztuczna inteligencja? Czym jest świadomość? Czy to nasza, czy też sztuczna, komputerowa? Co dokładnie mamy na myśli, mówiąc o sztucznej inteligencji? Trudno na te pytania odpowiedzieć, a gdzie wiele niewiadomych, tam wkradają się lęki i obawy. O pewnych sprawach jednak cokolwiek wiemy. Dzisiaj piszemy programy komputerowe, aby usprawniać liczenie, szacowanie, przyspieszać pracę i ułatwiać sobie codzienne życie. Nasz laptop czy smartfon to tak naprawdę zaawansowane liczydło. Daje mu zadanie, a maszyna używa swoich instrukcji, aby je wykonać. Nie zrobi nic, co wykracza poza jej kompetencje. Telefon nie przygotuje nam kawy, ekspres nie poprowadzi samochodu po autostradzie, a komputerowy program do przeglądania internetu nie odtworzy muzyki. Pojawiają się jednak znacznie bardziej skomplikowane programy, ich bazą są algorytmy. Nawet dla specjalistów są one nieco zagadkowe. Algorytm to takie pudełko. Inżynier czy informatyk tworzy pewne założenia, jak w tym pudełku mają powstawać połączenia między informacjami. Przykład? Taki algorytm może proponować tytuły filmów, które spodobają się konkretnej osobie, musi tylko poznać jej gust. Żeby zadziałał, musi też wiedzieć, jakie filmy osoba już obejrzała i jakie ocenia. W wyniku łączenia tych informacji pudełko wypluwa filmowe propozycje. W skrócie, wiemy, jakie dane wpadają do pudełka i jakie z niego wychodzą. Jednak to, jak informacje były łączone ze sobą, jak przepływały między elementami algorytmu, jaką drogę przebyły, to wszystko jest tak złożone, że niemożliwe jest śledzenie tego procesu przez człowieka. Czyli teraz tak, gdyby to spróbować poukładać, co powiedziałem dotychczas. Jest inteligencja, jest wiedza, jest świadomość, jest osobowość, jest rozumienie, jest postrzeganie. Co to wszystko ma z sobą wspólnego? Co z czego wynika, co jest źródłem czego, a co jest przyczyną czego? To są pytania, na które odpowiedzi nie znamy, także dlatego, że nie potrafimy, czy głównie dlatego, że nie potrafimy zdefiniować tych punktów. Nie potrafimy wyznaczyć sztywnych kryteriów, które mogłyby powiedzieć, ok, osoba inteligentna to jest osoba, która oznacza się, która ma takie konkretne cechy. Albo osobowość to jest cecha, która oznacza to, to, to i to. To jest kłopot. I dlatego tak trudno jest mówić o sztucznej inteligencji i tak trudno jest rozumieć, czym tak naprawdę ta sztuczna inteligencja jest. Natomiast gdyby pominąć tą warstwę taką językową, tą leksykalną i nie zastanawiać się, jak to definiować i tak dalej, w praktyce na dzisiaj oznacza sztuczna inteligencja, czy program, który nazywamy sztuczną inteligencją, oznacza program, który sam potrafi wyciągać wnioski z bardzo dużej grupy danych, z bardzo dużej ilości danych. No wiesz, znaczy my tak naprawdę teraz powinniśmy wrócić do definicji, co to znaczy myślenie. Jeżeli no, to właśnie nie jest szybkie liczenie, to w takim razie co? Bo mówisz, że tam nie ma myślenia, ale w gruncie rzeczy dla mnie, jako osoby z zewnątrz, to jest zupełnie nieistotne, co tam jest w środku. Istotne jest to, że urządzenie, które stworzył człowiek i nadał mu ciało, tak jak mówisz, zaczynamy o tym coraz, czy zaczynamy mieć z tym coraz częściej do czynienia, że to coś reaguje tak samo jak człowiek, to coś zachowuje się tak samo jak człowiek i to coś tak samo jak człowiek może mieć swoje własne cele. Czyli przechodzimy do samoświadomości. Mm-hmm. No to jeszcze nie nastąpiło.
to do tego daleka jeszcze droga. Ale oczywiście jak już no, rozmawiamy chociaż z chatbotem, to też mamy takie bardzo dziwne wrażenie, że to jednak jest maszyna. Trochę jakbyśmy z robotem rozmawiali, prawda? Z robotem i to takim bardzo słabym. Ja uważam, że te chatboty, no to może by się przyjęły, gdyby właśnie też chociaż trochę miały jakiejś fizyczności. Próbujemy takie też robić eksperymenty i okazuje się, że jeżeli obiekt jest fizyczny versus tylko i wyłącznie cyfrowy, to ten fizyczny jednak powoduje, że my nawiązujemy dużo silniejszą relację i chętniej wchodzimy w interakcję z takim obiektem. Co? Więc to sama fizyczność już bardzo dużo zmienia. Co z samoświadomością? Ale właśnie, mówisz, że na razie jeszcze do tego nie doszło, na razie komputery czy programy jej nie mają. No bo my nawet nie wiemy, czym jest ludzka świadomość. To prawda, ale czy my musimy wiedzieć, żeby nadać tą cechę? Być może ta cecha sama powstanie kiedy przejdziemy do dużej skali. Mam taką hipotezę, że nasza świadomość jest po prostu emergentna. Jest taka dziedzina nauki, nazywa się to Complexity Science, nauka o złożoności, która mówi o tym, że jeśli mamy system, w którym są bardzo proste interakcje między wieloma elementami, agentami, można powiedzieć, tak, to na poziomie całego systemu możemy obserwować pewne zjawiska emergentne, które są cechą całości systemu, a nie pojedynczych oddziałów. Czyli wynikają ze skali. Czyli wynikają trochę ze skali, to jest zła ale wiadomość. To następuje zmiana jakościowa wtedy, tak? Czyli ale to jest zła wiadomość, dlatego że my budujemy, o czym ty zresztą też kilka razy wspomniałeś, coraz bardziej zaawansowane urządzenia, czyli któregoś dnia możemy się obudzić w świecie, w którym maszyny zyskają samoświadomość. Ty się tego boisz? Jak o tym myślisz? Jak to robisz? No właśnie tutaj jakby mam bardzo sprzeczne myśli na ten temat. Trochę się obawiam, ale to chyba jest naturalne. Każdy z nas się obawia czegoś nowego, czegoś, czego jeszcze nie było. Tylko wiesz, jak stolarz robi stół, to jego obawy mogą być o to, czy ten stół będzie prosto stał, czy on nie będzie gdzieś tam się kiwał. Ale jak informatyk pisze program, który za chwilę może być konkurencją, nazwijmy to delikatnie, dla człowieka, to jest inny rodzaj odpowiedzialności. Ja myślę, że to jest jakby stawianie tego w ten sposób powoduje obawy, bo my mówimy zawsze konkurencja dla człowieka, ale może partner. Może właśnie chodzi o to, żeby nauczyć się współpracować z tym algorytmem. O ile ten algorytm będzie chciał, a jak będzie miał swoje własne cele, to może nie chcieć. Od razu nie każdy nawet w takim życiu społecznym, nie każdy chce z nami współpracować. Z jednym nam się źle współpracuje, z drugim dobrze, to wybierzemy inny algorytm, prawda? Więc to jest jedna ze ścieżek, która budzi pewien optymizm, że nam jako ludzkości pozwoli się rozwinąć i wejść na jakiś tam kolejny poziom rozwoju cywilizacji. Być może to jest ta ścieżka, o której też warto pomyśleć, bo bardzo dużo mówimy o tym, że to nam zagraża i to nas zniszczy, a być może to nam pomoże. Od drugiej strony spróbujmy. Odczucia, emocje, samoświadomość, a może kreatywność. No właśnie, mamy taką cechę, że łapiemy się tej takiej ostatniej deski ratunku i powiemy, okej, może i one są od nas szybsze, może i one od nas lepiej potrafią żonglować informacją, może na pewno potrafią pracować bez odpoczynku i tak dalej, ale jest jedna rzecz, której nigdy nas nie pozbawią, to my jesteśmy kreatywni, a one odtwórcze. Otóż nie. Puszczę wam teraz taką piosenkę. Tu mam telefon. Bardzo proszę, żebyście się wsłuchali dokładnie w słowa. To jest dokładnie ta piosenka, o właśnie ta. W wielkim skrócie napisana przez sztuczną inteligencję. I wsłuchajcie się w to, co ona śpiewa. I wish I could touch beyond what I can touch. I wish I could feel beyond what isn't real. I wish I could imagine, yeah. There's more to who we are. Okay. Chciałbym czuć, chciałbym widzieć, chciałbym doświadczać. Nie wiem, w domyśle, ale nie mogę, bo jestem sztuczna. Trochę strach, czy nie? Jak słucham tej piosenki i odkąd wiem, że ona nie jest do końca napisana przez człowieka, to takie trochę czuję na plecach takie ciarki. To nie jest do końca oczywiście tak, że
sztuczna inteligencja któregoś wieczoru usiadła sobie przy biurku i sobie pomyślała, to wiecie co, to zamiast robić pranie albo tam, nie wiem, odpowiadać na maile, to sobie napiszę piosenkę. To jest bardziej złożone i tam jest też pierwiastek ludzki. Nie chcę za bardzo w to wchodzić, bo już widzę, że Milena wykazuje pewną nadpobudliwość tutaj na tym krześle, więc powoli muszę zmierzać do brzegu. Natomiast to nie jest do końca tak, że one nie są kreatywne, a my tak. Dlatego, że przeważająca większość rzeczy, które my robimy i które wydają nam się oryginalne i kreatywne, tak naprawdę taka nie jest. Tak naprawdę to jest kompilacja tego, co żeśmy słyszeli, widzieli, doświadczyli, co nam ktoś powiedział. My nawet świadomie tego nie robimy, ale jak się dokładnie przesłuchuje, czy wrzuca do komputera, żeby przeanalizował na przykład piosenki jednego autora, to tam jest cała masa różnych cech, które się powtarzają. To nie jest tak, że każda jest oryginalna. Więc to, że tutaj podstawą programów, które komponują muzykę, podstawą programów, które piszą teksty dziennikarskie, jest cała masa gazet, która oddaje niektóre kolumny już w całości sztucznej inteligencji. Może nie reportaże, może nie dział opinii, może nie dział krajowy, w którym no, z wieloma osobami trzeba porozmawiać, żeby napisać artykuł, ale na przykład dział sportowy, na przykład działy agencyjne, w których tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby informacje odpowiednio skompilować i żeby to było gramatyczne, żeby się trzymało jakoś siebie, żeby się to dało czytać, to sztuczna inteligencja potrafi robić idealnie. Okej. Okay. Puściłem tą piosenkę z programu z Spotify'ów i mówiąc o tym wszystkim, mam wrażenie, że nawet jak tego słucham sam siebie, to wydaje się takie dosyć mocno abstrakcyjne, no bo czymże ona jest? No opowiadam, puściłem jedną piosenkę, pokazałem samochód, na który, no, który nie szybko zagości na naszych drogach jakoś tak bardzo masowo. Natomiast, żeby to skonkretyzować, mam w swoim telefonie aplikację do słuchania muzyki. Ta aplikacja codziennie mi proponuje jakieś piosenki do posłuchania. Jak kliknę sobie w to miejsce i tych piosenek słucham, to one mi się wszystkie podobają. I ciekawe jest to, że one zwykle to są kawałki, których ja nigdy wcześniej nie słyszałem. I teraz pytanie, które sobie zadaję, no dobra, skąd ta aplikacja wie, co mnie się spodoba, a co nie? Bo gdyby to było tak, że ona mi proponuje te piosenki, których najczęściej słuchałem wcześniej, to by nie była żadną inteligencją, tylko zwykłą bazą danych, zwykłym arkuszem kalkulacyjnym, który sprawdza co miesiąc, powiedzmy, czy co tydzień, czego słuchałem i tego, czego najczęściej to mi podrzuca. Ale ona mi nie podrzuca tego, czego słuchałem. Ona mi podrzuca rzeczy nowe, których nigdy wcześniej nie słyszałem. I problem zaczyna się, czy wyzwanie i jak gdyby no, ten temat, o którym mówię, zaczyna się pojawiać w tym momencie. Bo gdyby mnie kto zapytał, jakiej muzyki słucham, ja bym nie był w stanie opowiedzieć. Bo bym powiedział tak, no dobra, czasami lubię starszy rock, a czasami lubię coś spokojniejszego, a czasami lubię coś takiego a la Jean-Michel Jarre, a czasami... I nagle sobie zdaję sprawę, że ja nie mam konkretnej grupy cech, czy muzyka, której słucham, nie jest łatwa w opisaniu. Ten algorytm nadaje temu, co słucham, jakieś cechy. Mimo tego, że nawet ja nie jestem w stanie, jako ten słuchacz, tych cech nadać, tych cech opisać. On sobie je jakoś opisuje i on z tej masy informacji wyciąga jakieś wnioski i mi proponuje. I to jest rzecz w sumie dosyć miła. Ja od razu wiem, kiedy moje bliźniaki przejęły konto na Spotify, bo od razu mi coś w tych proponowanych po prostu coś zgrzyta, tak? Jakaś piosenka, ale mi się to nie podoba. To nie znak już dla mnie dzisiaj, że algorytm się pomylił, tylko to znaczy, że ktoś z mojego konta słuchał czegoś innego. Tym posługuje się dzisiaj wszystko. Trudno sobie wyobrazić zwykłe szukanie w Google'ach czegokolwiek, gdyby nie algorytmy oparte o sieci neuronowe i o sztuczną inteligencję. Dostalibyśmy szału, uwierzcie mi, gdybyśmy mieli czekać, aż nawet super szybki komputer przeszuka wszystkie strony internetowe w całym światowym internecie po to, żeby znaleźć jakieś hasło.
zanim zacznie szukać, on wie, co my lubimy, czego szukamy, czego poszukujemy, jakie są nasze preferencje. Nauczył się tego z naszych wcześniejszych zachowań. To nam bardzo, ale to bardzo ułatwia życie. Już dzisiaj. Już dzisiaj. I wracam do tego, o czym powiedziałem. Czym jest to czarne pudełko? To jest miejsce, do którego wrzucamy bez uporządkowania masę informacji. I sztuczna inteligencja to jest oprogramowanie, które potrafi z tej masy informacji wyciągnąć jakieś wnioski. Potrafi je uporządkować, potrafi je skategoryzować, potrafi zobaczyć jakieś trendy, jakieś nasze zachowania w tej masie nieuporządkowanych zer i jedynek i potrafi z tego wyciągnąć wnioski. I co najważniejsze, mimo tego, że nikt tego linijka do linijki nie napisał. To nie jest tak jak w dużych programach, nawet w tych największych programach kiedyś, że każde działanie musiało być opisane przez programistę. Dzisiaj być nie musi. Z tej masy zer i jedynek sztuczna inteligencja, czyli odpowiednie oprogramowanie, potrafi bez konkretnych komend wyciągać konkretne wnioski. Kilka lat temu, dokładnie 4, w Santa Cruz w USA, nie wiem, czy oglądaliście może taki film Raport Mniejszości z Tomem Cruise'em? Ja oglądałem. Bardzo fajny, polecam. To jest film w skrócie, albo nie powiem, o czym on jest. Kto oglądał, to będzie wiedział, a kto nie oglądał, niech zobaczy. Policja w Santa Cruz pomyślała, żeby zrobić coś w rodzaju takiego raportu mniejszości, a mianowicie połączyli wszelkie możliwe bazy danych policyjnych, miejskich, do jednego oprogramowania i jak gdyby poprosili. I to oprogramowanie miało z tego wyciągać wnioski. Chodziło o to, żeby tak rozplanować... widzę. Chodziło o to, żeby tak rozplanować miejsca, do których jadą policjanci i wozy policyjne w dużym mieście, żeby przestępczość była możliwie jak najmniejsza. I okazało się, choć to dla człowieka, to przekracza możliwości intelektualne człowieka, jeżeli weźmie się odpowiednio dużo danych i odpowiednio się je przerobi, to rzeczywiście można wykreślić mapę prawdopodobieństwa. Nie pewność, że w tej konkretnej dzielnicy dojdzie do jakiegoś przestępstwa, ale można wyliczyć, że na którejś ulicy, w jakiejś dzielnicy możliwość popełnienia przestępstwa jest dużo wyższa niż gdzie indziej. I rzeczywiście taki program uruchomiono w Santa Cruz w Stanach Zjednoczonych i okazało się, że przestępczość spadła o kilkanaście procent. Nie dlatego, że zamontowano nowe czujniki, nie dlatego, że zatrudniono nowych policjantów i tak dalej, tylko i wyłącznie dlatego, że z danych, które już mieliśmy, ale nie potrafiliśmy ich sobą pokojarzyć, coś, bo nie chcę użyć słowa ktoś, ale coś potrafiło te informacje skojarzyć i wyciągnąć z nich wnioski. W Unii Europejskiej jest taki program, na razie trochę badany, trochę pilotażowy, nazywa się Future ICT, i on ma za zadanie, nie będę tego w całości omawiał, ale oprócz tych danych takich drogowych, ludzkich, też mają wchodzić dane pogodowe, dane z giełdy, dane z portali społecznościowych i to wszystko ma być wrzucone do jednego programu po to, żeby on zechciał wyciągać z tego jakieś wnioski. Jakie? No to się okaże. Zobaczymy, na pewno o tym usłyszycie. Duże ilości danych ogarniane przez bardzo szybki komputer, ale komputer wyposażony właśnie w tą tak zwaną sztuczną inteligencję, czyli w mający umiejętność segregowania, wyciągania wniosków z ogromnej liczby danych, to jest oczywiście też zagrożenie, to znaczy zawsze nóż, tak? Nożem można kogoś dziabnąć albo można chleb pokroić. Stare hasło, ale cały czas jak najbardziej aktualne. W Chinach obowiązuje w jednym z miast wprowadzony jakiś czas temu taki pilotażowy program, gdzie policjanci mieli takie specjalne okulary, a przy tych okularach kamerę wideo do rozpoznawania twarzy. Okazuje się, że dzisiejsze algorytmy są w stanie rozpoznać twarz w 100 milisekund, czyli w 3 sekundy przeszukać bazę danych 1,3 miliarda rekordów. W ciągu pierwszych kilku dni 7 poszukiwanych przestępców i tak dalej, i tak dalej. Brzmi to dobrze,
bo wiadomo, Chiny mówią, że żeby osiągnąć społeczną stabilizację, my powiedzielibyśmy, no fajnie, nie będzie przestępców na ulicy. Z drugiej strony, no to zawsze chodzi o kryteria, bo równie dobrze w takim kraju jak Chiny albo w każdym innym można ustawić tak kryteria, że nie będzie ten program wyszukiwał ludzi poszukiwanych za przestępstwa kryminalne, tylko na przykład ludzi, którzy są wrogami władzy. Tak? Dzisiaj mogą chodzić, a jutro być może niekoniecznie. Dzięki właśnie temu, że sztuczna inteligencja potrafi bardzo dużo danych przerobić w bardzo, bardzo szybko. Myślicie, że to szczyt możliwości? Nie. Moim zdaniem to dopiero jest jej początek. I żeby już kończyć, chcę powiedzieć o najważniejszej rzeczy i wydaje mi się, że to jest największe wyzwanie, jakie przed nami stoi. Czas temu jakiś w Stanach Zjednoczonych samochód bez kierowcy, znaczy kierowca tam był, ale nie trzymał kierownicy, przejechał kobietę. Znaczy, i zaczęto mówić, że to jest pierwsza ofiara sztucznej inteligencji. To jest ofiara raczej własnej głupoty, bo jak ktoś wychodzi przed pędzący samochód, no to nawet sztuczna inteligencja nie złamie praw fizyki po to, żeby samochód zatrzymać w miejscu. Co więcej, bym powiedział, samochód, który jest prowadzony przez jakiś algorytm, ma dużo większe szanse, żeby się jednak zatrzymać, niż gdyby był prowadzony przez człowieka, bo człowiek potrzebuje czasu reakcji, czasu na podjęcie decyzji, czasu na to, żeby pedał hamulca nacisnąć. Komputer zrobi to znacznie, znacznie szybciej. Natomiast przy tej okazji po raz kolejny, już teraz konkretnie, pojawiło się pytanie, jak uczyć programy podejmowania decyzji? Bo to jest ważna rzecz. Jeżeli sobie wyobrazimy taką sytuację, nie do końca sytuacja, bym powiedział, wymyślona, ale takie rzeczy się zdarzają, że jedziemy samochodem, którego jesteśmy właścicielem. Ten samochód prowadzi się sam. I w pewnym momencie na ulicę wybiega dziecko. I teraz ten komputer musi podjąć konkretną decyzję. Czy uderza w to dziecko, zabijając je, czy być może zjeżdża na bok, uderzając w drzewo, zabijając nas. Jaką powinien podjąć decyzję? Powinien chronić właściciela, czy powinien chronić dziecko? A jeżeli to nie będzie dziecko, tylko na przykład starsza osoba, czy to zmienia w ogóle tą sytuację? My się nad tym nie zastanawiamy, ponieważ my działamy na tyle szybko jako kierowcy, że żaden sąd w takiej sytuacji by nas nie skazał, ponieważ my, dokonując tego wyboru, my go dokonujemy instynktownie. Maszyna nie ma czegoś takiego jak instynkt. Ona ma pewien rodzaj algorytmu i wyuczonej ścieżki. Albo skręcam w lewo, albo skręcam w prawo. I to jest pytanie tak naprawdę, które powinniśmy sobie zadawać. Jak uczyć te urządzenia podejmowania decyzji? Czas temu jakiś, dokładnie chyba w zeszłym roku, i to już jest ostatni slajd, czas temu jakiś chyba w zeszłym roku w MIT-cie amerykańskim, w Massachusetts Institute of Technology, został uruchomiony taki program, który polegał na tym, że można się tam było zalogować i odpowiadać na pytania z kwestionariusza. To były pytania z pogranicza trochę życia społecznego, moralności. Chodziło o to, czy taki był pomysł twórców. Jeżeli odpowiednio dużo ludzi wypełni taki kwestionariusz i odpowie na pytania takie właśnie, co byś zrobił gdyby, co byś zrobił w tej konkretnej sytuacji, to można później te odpowiedzi, tymi odpowiedziami, że tak powiem, zapłodnić tą sztuczną inteligencję. To znaczy, innymi słowy, ona nauczyłaby się podejmowania decyzji od nas. My się uczymy, co jest, bo w skrócie to chodzi tak naprawdę o odpowiedź na pytanie, co jest dobre, a co złe. My się uczymy tego rozróżnienia dobre, złe, częściowo od rodziców, może od dziadków. Oczywiście otoczenie nas tego uczy. Jeżeli ktoś jest osobą wierzącą, no to pewien kodeks moralny otrzymuje wraz z wykształceniem też takim religijnym. Jeżeli nawet nie jest osobą wierzącą, no to żyjąc w jakimś środowisku, którego podstawy takie moralne czy społeczne są położone na pewnych wartościach, no to też się tego uczy, no ale sztuczna inteligencja tego nie ma przecież. No więc twórcy mówią tak, posłuchajmy ludzi i niech ludzie nauczą sztuczną inteligencję, co jest dobre, a co złe. Z pozoru to jest ok, ale tu powstaje jedno pytanie. A od kiedy większość wie, co jest dobre, a co złe? A od kiedy większość ma monopol na to, co jest dobre, a co złe? Przez ten kraj, przez ostatnich kilkadziesiąt lat, czy w XX wieku, przetoczyły się dwa reżimy krwawe,
i obydwa miały na różnych etapach swojego rozwoju poparcie większości. Czy to czyniło je dobrymi? No nie. Chyba nie tędy droga, żeby pytać większości, tylko jeżeli nie większości, to już innego pomysłu nie mam. Co było pierwszym wynalazkiem człowieka? Najprawdopodobniej pięściak, czyli obrobiony kamień używany na przykład do polowania. A co będzie naszym ostatnim wynalazkiem? Może prawdziwa sztuczna inteligencja. Pofantazjujmy. Jej narodziny sprawią, że ludzie nie będą już najinteligentniejszymi stworzeniami na Ziemi. Sztuczna inteligencja szybciej rozwiąże problemy, z którymi borykamy się od dawna i wyjaśni tajemnice materii, które nam wydają się czarną magią. Życie na Ziemi zmieni się wówczas diametralnie. Nasz rozwój może przyspieszyć, jeśli sztuczna inteligencja okaże się przyjazna, ale to nie jedyny scenariusz. Najtęższe głowy na Ziemi malują naszą przyszłość w czarnych barwach i narodziny sztucznej inteligencji porównują do odkrycia Ameryki. Cywilizacje zamieszkujące nowy świat uległy zagładzie, bo były mniej rozwinięte. To samo może czekać ludzkość. Tymczasem prace nad stworzeniem sztucznej inteligencji prowadzone są w wielu krajach, a eksperci nazywają je nowym wyścigiem zbrojeń. Stany Zjednoczone, Rosja i Chiny. Kto pierwszy minie linię mety, otworzy nowy rozdział także w dziejach konfliktów militarnych, które coraz częściej toczą się w świecie cyfrowym. Czy tak będzie wyglądała przyszłość? Tego nikt nie wie. Nie mam wątpliwości co do jednego. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Dziękuję Państwu bardzo.